jest bardzo fajne uczucie takie. No nie spodziewaliśmy się oczywiście, że wygramy dzisiaj ten mecz. Chcieliśmy nawiązać walkę, bo wiadomo, zespół jest no, na dzisiaj najlepszy w Polsce. No i wszyscy chcieli po prostu zagrać jak najlepiej, pokazać dobrą grę, żeby po prostu, żeby nawiązać walkę, żeby powalczyć z nimi w miarę równo. No ale okazało się, że jednak mamy potencjał, mamy czasami siły dlatego, żeby nawet wygrać z takim zespołem jak Zaksa. Tak, zagraliśmy bardzo dobrze zespołowo, robiliśmy mało błędów, co też nam pomagało w meczu. I przede wszystkim podeszliśmy do tego meczu bardzo z taką, ja bym powiedział, taką agresją troszkę i z taką wielką chęcią. To nam też pomogło oczywiście, bo te emocje, one pomagają oczywiście i no i fajne uczucie. No, wygrywając z takim zespołem, jakim jest Zaksa, na pewno wiele elementów musiało funkcjonować, dlatego cieszymy się bardzo i przede wszystkim z takiego nastawienia i determinacji chłopaków do tego spotkania, bo wiedzieliśmy, z kim gramy, wiedzieliśmy, z kim się zmierzymy. Ale to jest siatkówka, dopóki jest 0-0, trzeba szukać swoich szans. My dzisiaj bardzo dobrze zagrywaliśmy i to się przełożyło na naszą agresję wszystkim na siatce. Bardzo fajnie prowadzony zespół i bardzo duże wsparcie na boisku, więc naprawdę to jest bardzo duża wygrana. Oczywiście te punkty są tylko 3 i bardzo je szanujemy i cieszymy się, bo po bardzo dobrym meczu zdobyliśmy. No ale nie każdemu się udało wygrać z Zaksą, to jest mistrz Polski, więc jeszcze u nich, więc naprawdę duży uśmiech na twarzy dzisiaj, bo wygraliśmy bardzo ważne spotkanie dla nas w kontekście naszej walki o to, co chcemy wygrać w tym sezonie, tym bardziej, że mówię, no im bliżej do końca ten każdy gdzieś tam te inne wyniki też śledzi, a dzisiaj kawał dobrej roboty, więc gratuluję chłopakom naprawdę wszystkim nastawionym do tego meczu, bo to było, myślę, że takie bardzo fajne, bardzo mocne, fizycznie wyglądaliśmy też bardzo agresywnie, więc tylko się cieszyć. I tyle, no. Jeden dzień odpoczynku i lecimy dalej i gramy teraz w Spodku, więc zapraszam jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa. Przyjdźcie do Spodka, pomagajcie nam i stwórzmy naprawdę fajne widowisko, bo postaramy się zagrać kolejne dobre spotkanie, zobaczymy jaki będzie wynik, bo gramy z kolejną wielką drużyną, ale na pewno myślę, że w Spodku możemy zrobić fajne widowisko i my na pewno się przygotujemy jak najlepiej, żeby ten mecz postarać się lepiej zagrać. Czegoń gra bardzo dobrze. Bardzo gra dobrze na zagrywkę, bardzo dobrze na atak, bardzo dobre rozegrania. Gratulacje do Komendy, dlaczego jest bardzo dobry rozgrywający dzisiaj. A dzisiaj i cały rok. I wszystko koniec. Hey, honestly, also we are preparing Champions League. And this week we had more power than normal because we had to prepare for next week the match with Jastrzębie, and so we try to work more in the gym than in the hala. But okay, this is normal, and today honestly GKS play better only today.